Polska Stacja Polarna jest nadal na północ wysuniętą jednostką badawczą. Prowadzone są tutaj badania środowiska przyrodniczego całej Arktyki. Obejmują one badania meteorologiczne, klimatologiczne, geofizyczne, jak również geodezyjne i chemiczne. Obiektem naszych badań jest tundra wokół stacji, jak również fiord Horsund oraz lodowiec Hansa. Na lodowcu Hansa prowadzone są badania na temat akumulacji, ablacji, pokrywy śnieżnej oraz cielenia się tego lodowca. W pobliżu stacji na tundrze prowadzone są badania dotyczące chemizmu, permafrostu, rozmarzania gruntu, a także przestrzennej zmienności pokrywy śnieżnej. Wszelkie badania prowadzone w Polskiej Stacji Polarnej wciągnięte są w międzynarodową sieć monitoringu. Znaczy to, iż jest to unikatowa stacja, która doceniona została przez Unię Europejską, jak również przez inne jednostki zajmujące się badaniami polarnymi. Warto również zaznaczyć, że bardzo ważnym funkcją stacji jest zaplecze logistyczne, które udzielane jest naukowcom z całego świata, zarówno uniwersytetów, instytutów z Polski, jak i z Europy, z Ameryki, jak również z Azji. Ten atak przyrządny to nazwę Parsifal. Jest to czujnik kropel, czujnik opadów. On nie mierzy wprawdzie wysokości opadów, tak jak zresztą Kalmana albo Geonor, ale jest bardzo przydatny, ponieważ pokazuje nam, jaki rodzaj opadu w danej chwili występuje i dzięki niemu też możemy odtworzyć czas wystąpienia opadów, czyli początek, rozpoczęcie opadu i jego zakończenie. Przyrząd działa w ten sposób, że mamy tutaj czujnik laserowy i krople wpadając pomiędzy te dwa czujniki są mierzone. Mierzone jest średnica kropel i prędkość ich spadania i na podstawie tych dwóch parametrów określony jest rodzaj opadu. Cześć, jestem mechanikiem 35. wyprawy. Zajmuję się tutaj czym? Wszystkim, co jest związane z mechaniką. Przede wszystkim pilnuję agregatów, które są dla nas życiem. Dzięki prądowi jesteśmy w stanie tutaj zrobić wiele, a przede wszystkim się ogrzać. Co dodatkowo? Skutery, traktory, wszelkiego typu sprawy mechaniczne jak najbardziej należą do mnie. Zajmuję się tym wszystkim. Jeżeli wystąpią jakieś awarie, to je usuwam. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze oczyszczalnię, którą też doglądam. I taka jest tutaj moja praca. Zrobić, żeby coś funkcjonowało, jeżeli nie działa. I to wszystko. Jestem Mikołaj, jestem informatykiem stacji. Staram się dopilnować, żeby dane, które tutaj są zbierane, były w miarę sprawnie odsyłane do Warszawy. Część rzeczy dzieje się automatycznie, część niestety trzeba odsyłać ręcznie w dalszym ciągu. Mamy tutaj łączność wyłącznie satelitarną, mamy dwa łącza. To są takie duże anteny, średnica talerza 2,5 metra. Działa ten internet w sumie całkiem dobrze, chociaż jest bardzo mocno zależny od pogody. Przy silniejszych wiatrach czy większym zachmurzeniu poziom sygnału nam znacząco spada i czasem nawet łączność jest niemożliwa, nie można do nic poradzić. Na stacji polarnej w Horsundzie jest zazwyczaj dwóch meteorologów. Na tej wyprawie jestem ja i mój kolega Maciek. My prowadzimy obserwacje przez 24 godziny i potem mamy 24 godziny wolne. Zmieniamy się co dobę. Wykonujemy obserwacje co 3 godziny. W porze letniej i wiosennej jest to prostsze, w porze zimowej jest to
trochę bardziej skomplikowane, gdyż dochodzą jeszcze obserwacje grubości pokrywy śnieżnej, gatunku śniegu. Trzeba także obliczyć równoważnik wodny, trzeba wziąć plikę śniegu. Przy opadach śniegu trzeba ten śnieg stopić, więc te obserwacje muszą się odbywać trochę wcześniej. Obserwator musi wyjść mniej więcej pół godziny wcześniej, żeby zdążyć wykonać wszystkie obserwacje, wszystkie pomiary, zapisać je w dzienniku, zapisać je jako komunikaty dla norweskiej służby meteorologicznej na tym komputerze i dla polskiej stacji meteorologicznej i wysłać je do Oslo i do Warszawy.